Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morz, tu trzecia część EKG w naszym studiu na Mackiewicz Tygodnik Powszechny. Marcin Piasecki, Dziennik Gazeta Prawna. Wojciech Szelong, Polsat News, Alfred Adamiec, członek zarządu, był prezesem, stąd to moje wahanie. Członek zarządu domu maklerskiego Alfa. Proszę Państwa, jesteśmy w części zdziwieniowej. Kto pierwszy? Ten lepszy. Może względem wątku kamienic obklejanych reklamami. Tak. Od innej strony. Mianowicie przyznam, że się dziwię akurat. No i to się dziwię już od lat reklamodawcom, którzy tak. uważają, że to jest skuteczna i piękna forma zaprezentowania. Gdyby nie była skuteczna, to by ich nie, to by ich nie było. Oczywiście. Myślicie Państwo, tak. że są jakieś badania Marcin dotyczące... Piasecki. No myślę, że tak. Tak, tak to w każdy widzi i reklamodawca sprawdza, ile potencjalnie tysięcy ludzi patrzy w danym miejscu na tę reklamę. Pamiętajmy o tym, że wszelkie rodzaje, nie wiem, to się zdaje się reklama zewnętrzna nazywa, czy billboardowa i tak dalej, są najtrudniejsze do zmierzenia. Outdoorowa się nazywa. Najtrudniejsze do zmierzenia. Natomiast, no, szczerze powiedziawszy, no, to się dziwię, że właśnie reklamodawcy jednak chcą wchodzić w to ochytstwo po prostu. To wygląda po prostu od strasznie. Marcin, ja miałem kiedyś na tej mojej kamienicy, gdzie jestem szefem wspólnoty, bardzo piękną modelkę. To nie zawsze jest ochytstwo. No, tak, ale... A modela, proszę pana. Jakby był przystępny. Przypomnijmy sobie historię z dworcem centralnym po remoncie, tym ostatnim dworca centralnego. Wybuchła wielka afera, bo kolej dzielnie obkleiła reklamami. Oczywiście z powodu natężenia tejże afery mało kto zwracał uwagę, no, co to za reklama w ogóle jest. No ja spojrzałem akurat przejeżdżając obok dworca na tę reklamę. Ona była tak straszna, tak ohydna, tak brzydka. Po co te firmy wywalają na coś takiego pieniądze? Czyli apelujemy do firm, żeby lepiej wydawały pieniądze na reklamę. Żeby nie oklejały obrzydliwymi reklamami naszych przepięknych dworców, budynków mieszkalnych i blokowisk. Znaczy wiesz, ja właśnie przejeżdżałem koło tego samego dworca i powiem ci, że to, że go nie widziałem, a widziałem reklamę, to akurat mnie nastrajało optymistycznie. To Wojciech Szelong. EKG. Proszę Państwa, kilka dni temu mówiłem o sprawie związanej z Malmą, to jest fabryka makaronów, i cytowałem tekst z Gazety Wyborczej w tej sprawie. No dzisiaj jest kontynuacja. Ukazał się felieton Dominiki Wielowiejskiej, deweloper, który lubi kluski, na stronach Opinie, strona 21 Wyborcza. Ja zacytuję Państwu fragment tego felietonu, bo on jest bardzo, bardzo ciekawy. Sprawa, można powiedzieć, jest rozwojowa. Czy Polska jest państwem, w którym prawo dobrze chroni pracowników zbankrutowanych firm? Historia fabryki makaronów Malma każe się zastanowić, czy pracownicy tej spółki nie padli ofiarą włoskiego stylu prowadzenia biznesu. Francuz Michel Marbeau otworzył fabrykę makaronów w Malborku, potem także we Wrocławiu. Jego Malma upadła, a jej pracownicy zostali bez wynagrodzeń i dziś toczą wojnę o odzyskanie pieniędzy. Wprawdzie po Malmie został spory majątek, dzięki któremu można by te pensje wypłacić, ale o ten majątek walczy także Bank Pekao S.A. Tam Malma była zadłużona. Ludzie z fabryki Malmy wystąpili do sądu pracy, bo chcą, by syndyk masy upadłościowej spółki uznał ich za swoich pracowników. Jeśli tak by się stało, to syndyk musiałby przeznaczyć na zaległe pensje co najmniej 40 milionów złotych ze sprzedaży majątku spółki. Dopiero reszta trafiłaby do Pekao S.A. Ktoś mógłby spytać, a co bank obchodzi, że pracownicy nie dostali pieniędzy? Bank dawał kredyty, firma nie spłacała, więc teraz Pekao S.A. usiłuje odzyskać pieniądze i tyle. To prawda, ale gdyby się okazało, że interesy banku zostały zabezpieczone o wiele lepiej niż pracowników, którzy za swoją pracę nie dostali wynagrodzenia, to chyba mielibyśmy poczucie, że coś jest nie tak. Także dlatego, że historia relacji Pekao S.A. i Malmy budzi bardzo dużo wątpliwości. W 2003 roku Pekao S.A. przejęło wszystkie kredyty wcześniej zaciągnięte przez Malmę w innych bankach, oferując pomoc we wprowadzeniu firmy na prosto. Miało pomóc w poszukiwaniu inwestora. No i tak dalej, i tak dalej. Nie znalazło tego inwestora i na dobrą sprawę fabryka pada. No i o co tutaj chodzi? No chodzi tutaj jest parę znaków zapytania, na które gazeta nie dostała odpowiedzi mimo wcześniejszych publikacji. Jak to się stało, że prezes grupy Unicredito, który jest właścicielem
banku Pekao S.A., ale Sandro Profumo zasiadał w spółce, która szykowała się do wejścia do Polski. Były prezes. Zasiadał w firmie... Zasiadał w zarządzie włoskiej rodzinnej firmy Barilla, która wtedy wkraczała na polski rynek makaronu. No a Malma miał 1/4 makaronowego rynku w Polsce. Tu chyba pojawiają się sprzeczne interesy Malmy i pana. Ale Malma wchodziła też Profumo na rynek włoski. Przypomnijmy, no znamy sobie reklamy przecież z przepiękną Sofią Loren. Więc właśnie, Malma miała dosyć duże sukcesy na rynku włoskim także. Więc tutaj jest, sprawa jest dosyć ciekawa i wymagałaby wyjaśnienia ze strony Pekao S.A. Czy tutaj przypadkiem nie było konfliktu interesów? I jak to się stało, że te obietnice, które bank Pekao S.A. złożył wobec właścicieli, czy właściciela Malmy, nie zostały spełnione i z jakiego powodu? No więc ja się też interesowałem tą sprawą po pierwszych informacjach na ten temat i jest parę znaków zapytania nie tylko pod Wojciech adresem Rąk Pekao S.A., tylko pod adresem krytyków banku. To znaczy, nie chcę tutaj bronić banku, ale bank wyraźnie deklaruje, że pan Profumo był, owszem, ale nie w zarządzie tej firmy, tylko w radzie nadzorczej. Tak. A to jest bardzo, bardzo duża różnica. To po pierwsze. A po drugie, no niestety też przypomnijmy, że tutaj... Co nie wyklucza konfliktu interesów. Co nie wyklucza konfliktu interesów, ale zmienia jego... Też nie potwierdza, jakby, prawda? Natomiast... Nie, potwierdza. Nie, no chwileczkę. Biorąc pod uwagę kompetencje członków Rady Nadzorczej i członków zarządu, to jednak to nie jest to samo i to jest bardzo, bardzo co innego. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że ta sprawa toczy się nie tylko na łamach gazet czy w mediach, ale również przed sądem. I zdaje się, że przeciwnicy banku Pekao S.A. do tej pory nie wygrali żadnej sprawy. Wręcz przeciwnie, przegrali ich kilka. Więc ja nie rozstrzygam, kto ma tutaj w tym sporze rację, ale przez fakt na przykład, że sprawy wokół tego były rozpatrywane przez sądy wydawały wszystkie wyroki na korzyść akurat banku w tej sytuacji, no też daje mi do myślenia, że może to nie jest tak czarno-białe wszystko. Ale chyba dziwniejsza sprawa Bożena jest z pracownikami, prawda? Bożena Aksamit w Gazecie Wyborczej z 5 marca pisała tak. Gdy Marbot latem 2005 roku przekazał bankowi uprawnienia do szukania inwestora, nie miał pojęcia umowie, jaką Pekao S.A. podpisała, włoska grupa Pirelli w jej zarządzie dziś zasiada Alessandro Profumo, pisze Dominika Wielowiejska. Pekao zobowiązał się wtedy do dość specyficznej współpracy. Do 2030 roku miał informować grupę Pirelli, że właśnie planuje sprzedać nieruchomość zajętą pod zastaw niespłaconych kredytów i to grupie Pirelli należało się prawo pierwokupu. Jaki to ma związek z Malmą? Może żaden. Ale ziemia Malmy, 66 hektarów w centrum Wrocławia, to łakomy kąsek, pisała Aksamit. Tu jest jakiś bardzo skomplikowany stosunek prawny, bo prawo upadłościowe mówi wyraźnie, że roszczenia pracowników są przed roszczeniami wierzycieli komercyjnych. No więc właśnie. Więc tu ja tego nie rozumiem. Za mało mamy wiadomości, bo tu są jakieś komplikacje, być może tam to zostało niezałatwione, to powinno być legalne. Tutaj są pytania także do syndyka masy upadłościowej. Jak to się dzieje, że pracownicy, skoro jest majątek, są pieniądze, na to, żeby wypłacić pracownikom te pieniądze. Dlaczego oni tych pieniędzy nie dostają, skoro mają pierwszeństwo wobec... Znaczy, tam musiała być, jeżeli to jest zabezpieczone nieruchomością i hipoteką na nieruchomości, trzeba sprzedać nieruchomość. No tak? I chyba o to chodzi, że nikt nie chce sobie tylko sprzedać. Trzeba tak też rozumiem pamiętać troszeczkę o drugiej stronie. Malma była w pewnym okresie bardzo firmą mocno widoczną na rynku, firmą rozwijającą się, ale trzeba stwierdzić podstawowy fakt. Ten biznes się nie udał. I ten biznes był rozwijany dzięki kredytom. Zresztą wtedy nie... No, wie pan, większość biznesów jest rozwijany dzięki kredytom. No dobrze, ale i część biznesów się po prostu nie udaje. To są konsekwencje kredytowe. No więc właśnie. I teraz, zresztą wtedy zdaje się, to były kredyty z różnych banków, nie z Pekao S.A., tylko Pekao S.A. jakoś to skupiło. Czyli mamy
no, do czynienia z sytuacją. Nieudany biznes, z drugiej strony bank dochodzi swoich roszczeń. Chciałbym powiedzieć, żeby to była czysta sytuacja, prawda? Nieudany biznes, bank dochodzi swoich roszczeń. Natomiast kiedy w grę wchodzi konflikt interesów, bo tutaj no, są domniemania, że takowy... O ile wchodzi, no. Nie, no bo wchodzi, no, są dwie fabryki makaronu, prawda? Redaktorze, no, no ale i... nie rozumiemy tak do końca tej zależności. A takie teksty w rodzaju coś tam, czy jest związek? Może nie ma, ale może jest. To przypomina mi jednego z polityków. Proszę nie deprecjonować wybitnej publicystki Dominiki Wielowiejskiej. Nie. Redaktor cytował kogoś innego. I Dominikę Wielowiejską również cytował. Jest osobą powiązaną, proszę państwa, na rynku finansowym, na przykład jeżeli chodzi o dom maklerski, tam gdzie ja pracuję, zarówno członek zarządu, jak i członek rady nadzorczej są osobami powiązanymi. I to jest taka definicja prawna. I tak powinno to wyglądać, jeżeli chodzi o tego typu historię. To, że powinno, to nie znaczy, że zawsze tak wygląda, no więc to prawda? Jest być może kwestia, zwłaszcza na rynku finansowym, tak. Jeśli tak. Weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje, czyli kryzys ostatnich lat i te powiązania na rynkach finansowych. EKG. Czekamy na wyjaśnienia ze strony banku Pekao S.A. i ze strony syndyka masy upadłościowej. Chyba bardziej syndyka mimo wszystko. Na pewno by się przydało, rozjaśniłoby sytuację. Także. EKG. Proszę bardzo, zdziwienia. No więc ja nawiążę do tego leitmotivu, który redaktor wywołał, czyli tych banerów reklamowych i zakończę. No, ojej, jeszcze... Ale zaraz. Tak, bo to jest też istotne. Tak jak teraz czytam, że takie straszne rzeczy się dzieją w mieście, chcę tylko bardzo wyraźnie powiedzieć, że kiedy moja wspólnota wieszała ten baner na kamienicy, to w kamienicy były również mieszkania, których właścicielem było miasto. I miasto głosowało za zawieszeniem baneru. Bardzo logicznie. Koniec. Koniec zdziwienia. Koniec zdziwienia. EKG. I chce pan namówić miasto, że w przyszłości głosowało przeciw. Nie, chcę namówić miasto, żeby nadal racjonalnie podchodziło do takich sytuacji, tak jak jasne. Wtedy. Alfred Adamiec. Idzie wiosna, coraz ładniejsza pogoda, coraz więcej motocyklistów, kierowców samochodów na ulicach. Ja po podróży około 3000 km w ostatnim tygodniu po drogach Austrii, nie, samochodem, zorientowałem się, jak bezsensowne w Polsce są znaki drogowe. I bardzo mnie ciekawi, jak długo bezkarnie jeszcze każdy, kto będzie chciał i jak będzie uważał, będzie ustawiał taki znak drogowy, jak mu pasuje. Tutaj bym akurat wskazał, że bardzo by się przydała kontrola NIK-u nad procedurami, nad kwalifikacjami osób, które ustawiają znaki drogowe. Zdumiewało mnie na przykład to, że jeździłem przy wieloma drogami bocznymi, że na przykład w większości miasteczek i wsi austriackich był znak, że zaczyna się teren zabudowany i od razu pod tym ograniczenie do 70 km na godzinę. Jaki był efekt? Wszyscy jechali około 70-75 km na godzinę, nie więcej. W Polsce wypatruje się fotoradaru strażników miejskich policji, a jak nie ma, 100 na godzinę. Jaki jest efekt? No, widzimy na polskich drogach. Dokładnie. Więc za dwie godziny. To mnie dziwi, jak długo bezkarnie będzie się ustawiać znaki według własnego uznania, bo w wielu polskich miejscowościach jest początek miejscowości zabudowanej, miejsca zabudowanego i 40 na godzinę. Dokładnie, to już za pan... dwie godziny w takiej sprawie staje przed sądem przeciwko straży miejskiej. Tak, jest szybciutko jeszcze. A propos zresztą ulic, miast, dróg. Google odpalił w wersji polskiej usługę Street View, co miało zmienić nasze życie i było takim kolejnym agresywnym krokiem. Nie trzeba chodzić po mieście, tylko... Tak, krokiem Google'a. No i spojrzałem na to. Co za nudy. Zdziwiłem się, przyznam. To zupełnie... EKG. Zaraz, winiczki, szybko. Szymaków winiczki i zdziwiło mnie, że za kilogram uzbieranych winiczków płaci się w Polsce około złotówki. Złotówkę za kilogram? Ojej. Boże, ile to trzeba się nas. Zostawmy winniczki. I wszystko zjadają Francuzi. Dziękuję bardzo, to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję moim gościom, którym byli dzisiaj Anna Mackiewicz, Marcin Piasecki, Wojciech Szelong, Alfred Adamiec, ja się nazywam Tadeusz.